Dzień dobry. Anna Musioł, Jacek Pożycki. Kolejny koncert Życzeń Stella. Dzisiaj specjalny, w specjalnym miejscu. Dlaczego tutaj jesteśmy? I ze specjalnej okazji. Moi drodzy, spotykamy się w przepiękną niedzielę. I tak wypadło, że chociaż tego może nie widać właśnie po pogodzie, to mamy dzisiaj 11 listopada. Wielkie nasze święto narodowe, święto niepodległości, a właściwie setna jego rocznica. I na ten odcinek wybraliśmy sobie takie miejsce w Cieszynie. Można powiedzieć, że tutaj się wszystko zaczęło, tak trochę upraszczając, bo Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego była takim pierwszym przyczynkiem do naszej polskiej państwowości. Oczywiście historycy teraz się tutaj burzą, ale my musimy w szybkim, telegraficznym skrócie przedstawić Państwu historię. Dokładnie. Jesteśmy przy tablicy, niedawno odsłoniętej zresztą, która upamiętnia powstanie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, która spowodowała to, że tu na Śląsku Cieszyńskim Polska była jeszcze kapeczkę wcześniej niż 11 listopada. Tak. I dlatego mamy specjalne życzenia. Dokładnie. Z życzeń mamy moc. Na szczęście nadesłaliście ich 100? Dość dużo. Na setną rocznicę? 100 na setną rocznicę. No nie, aż tak nie ma. Ale my mamy życzenia i dla Polaków wszystkich, i dla Polski, dla naszej ojczyzny ukochanej, i dla tych wszystkich małych ojczyzn. I dla tych, którzy są za granicą, ale są Polakami i czują się Polakami. Dokładnie. Życzymy Wam, moi roztomili, mądrych rządzących Polską i Waszymi małymi ojczyznami. Życzymy Wam wzajemnego szacunku jednych do drugich. Życzymy, żeby wszystkie działania, które podejmujecie na terenie małych ojczyzn i te działania ogólnopolski, dobrze się realizowały. No i pamiętajmy o tym, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Więc aczkolwiek budujmy. Kapeczkę obywatelskiego nieposłuszeństwa nigdy nie zaszkodzi. To powiedziała Ania. A teraz, proszę Państwa, już bardzo poważnie przechodzimy do pierwszych życzeń. No to już nie będziemy na nic czekać więcej. 14 listopada urodziny ma Mirosława Zawada z Koniakowa. Jacek, a wiesz? A tak. Ja, no Jacek, tyś to zabył. Tak, oczywiście. Będzie wiersz, nie będzie to mój wiersz, ale Jana Kubisza. Ojcowski dom. Ojcowski dom to istny raj. Dar Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Tu się dziecino pierwszy raz do matki uśmiechnęła. Tuś się uczyła Boga znać. Tuś modlić się zaczęła. Tutaj na każdym kroku cię ojcowskie oczy strzegły. Tutaj w zabawach ciągłych ci dni twoje młode biegły. A gdy ci przyjdzie wynieść stąd i odejść w świat daleki, ojcowski dom, dziecino, miej w pamięci twej na wieki. To przechodzimy do życzeń. 12 listopada, czyli w ten dodatkowy wolny dzień, swoje urodziny świętować będzie pan Jerzy Lan z Bażanowic. Życzymy ci, aby wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścio, dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowio, które pomoże w ich realizacji. Pieniędzy, bez których nawet te najwybitniejsze są niczym. I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. 14 listopada urodziny ma Mirosława Zawada z Koniakowa. Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka. Humoru dobrego, życia kolorowego i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń. Tego życzą koleżanki i koledzy z PTTK Ślimoki w Goleszowie. 15 listopada świętować będzie też Andrzej Haratyk z Bażanowic. Z okazji urodzin koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie życzą ci, by słońce zawitało, by promykami bukiet ci dało. Tak ciepły i słoneczny, w uśmiech serca przybrany. Szczęście, żeby w nim schowało, by radość ci dawało. Niech miłość też w nim bywo, co byś był szczęśliwy. Dziś twój dzień, więc niech dobrze zacznie się. 14 listopada urodziny obchodzić będzie Alicja Ślęzak ze Skoczowa. Życzenia przesyła mąż Arkadiusz. Takie to szczere, proste życzenia ci ofiaruję w dniu twego urodzenia. Wiele uśmiechów, a mało złości. Długich lat życia w szczęśliwości, dobrego zdrowia i pomyślności, jak najmniej smutków i dużo radości. Dużo przygód, morza wrażeń, moc słodyczy, nic goryczy. Tego tobie mąż twój życzy. Do życzeń dołącza się mama, dwóch synów, synowe oraz wnuki. Inesa, Milena i Miłosz. Kolejne życzenia wysyłamy dla Pawła z Rigmana od całej redakcji portalu OX.pl z okazji urodzin, które już niebawem.
Niech najbliższe miesiące obfitują w zawodowe sukcesy, zadowolenie i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań, moc zdrowia i wszystkiego, wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. 8 listopada urodziny obchodził Rysiek Dzień Ciała. Z tej okazji Jacek z Cieszyna życzy Ci zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Niech najbliższy czas przyniesie Ci wiele szczęścia, które sprawi, że wszystkie podjęte decyzje zakończą się sukcesem. Wszystkiego najlepszego i zawsze bezpiecznych imprez. Do życzeń do pana Ryśka Cięciały dołączyły się jeszcze jedne. Ryśkowi Cięciale z Goleszowa z okazji urodzin, które miały miejsce niedawno, moc zdrowia, pomyślności i zadowolenia w życiu osobistym i zawodowym życzą pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. 6 listopada urodziny obchodził Tomek Wolf. Dużo energii, codziennego optymizmu i spełnienia marzeń oraz wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności. Niech Ci zdrowie dopisuje, a gotówki nigdy nie brakuje. Tego życzy kolega po polskiej stronie Cieszyna. I tak już na sam koniec. 5 listopada urodziny obchodził Sebastian Chmiel. Kupę zdrowia i siły, wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w pracy artystycznej, samych słonecznych dni, przyjaźni, miłości i bardzo dużo zdrowia, ciekawych podróży od fanów i fanek Twoich musicalowych wizji. To już wszystkie życzenia, jakie Państwo przygotowali dzisiaj na ten specjalny odcinek niepodległościowy. A Ania zaśpiewała piosenkę. No na szczęście nie Ania, jedne turnioki. I piosenka, kiera tytuł bardzo podobny mu do tego wiersza, co go Jacek przytoczył na początku. Rodzinny dom. Także wszystkiego dobrego, udanego, tego przedłużonego, jak się okazuje, weekendu. Odpocznijcie, pomyślcie o swoim miejscu w ojczyźnie. I do widzenia za tydzień. A nie za 100 lat.